Hej, czyli witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Roger, a dzisiaj taki bardziej pogadankowy odcinek, bez większego przygotowania, ale powinienem Wam wyjaśnić, dlaczego znowu filmy się nie ukazują na kanale od już miesiąca gdzieś mniej więcej. I jest to spowodowane, pokrótce mówiąc, moimi kłopotami finansowymi, mianowicie moja mama miała tam dwa zabiegi i przez to przez 2 miesiące nie mogła chodzić do pracy. A jak wiecie, że jesteście zatrudnieni na stałe, no to w momencie, kiedy nie chodzicie do pracy, dostajecie mniej więcej 80% swojej wypłaty. No i jest to spowodowało, że w tym miesiącu, jako że mieszkam tylko i wyłącznie ze swoją mamą, a ja, jak może wiecie, a może i nie wiecie, jestem uczniem technikum i nie zarabiam, wbrew pozorom, no to spowodowało, że w tym miesiącu mamy ledwo pieniędzy do tego, żeby się utrzymać. No i zostałem zmuszony do tego, by swoją płytę główną, jaką jest Gigabyte G1 Assassin, sprzedać. Jestem bardzo mocno zdruzgotany tą decyzją, no ale niestety płyta ta jest warta około 800 zł, a jest to połowa. Znaczy właściwie w tym momencie, jeżeli 80%, to praktycznie całość wypłaty mojej mamy, więc muszę sprzedać swoją płytę i oddać ją, znaczy i fundusze zebrane w ten sposób oddać mojej mamie tam na zakup rzeczy, które są potrzebne po prostu do przeżycia. No i w związku z tym no nie mam za bardzo platformy, na której będę nagrywać i to... Znaczy, wezmę jeszcze, wrzucę Wam jeszcze w tym miesiącu dwa filmiki z testów kart graficznych. Będzie to 8800 GTS, karta, którą bardzo żeście chcieli, a drugą kartą, którą też chcieliście i wyłowiłem to w komentarzach, jest GT630. Więc to będą dwie karty, porównamy sobie je, bo one są mniej więcej... Znaczy, GT630 jest kartą nowszą, jest droższa, bo kosztuje chyba tam około 130 zł. 8800 GTS kosztuje około 60 do, myślę, złotych, ale te dwie karty, pomimo przepaści zarówno cenowej, bo to jest dwukrotność praktycznie ceny starszej karty, ta nowsza kosztuje, no to prezentują podobną wydajność. I czy warto kupić tą nowszą czy starszą, o to postaram się odpowiedzieć Wam w kolejnym odcinku. A w tym jeszcze porozmawiamy o tym, dlaczego w ogóle zdecydowałem się kupić platformę LGA 1366, bo to też wiele osób zadaje mi to pytanie, dlaczego, Roger, dlaczego wybrałeś starszą platformę 1366 zamiast zainwestować w coś nowszego, nie wiem, tam 1150 czy coś takiego, przecież ta stara platforma wcale nie jest taka fajna. Jest i nie jest. Jest to oczywiście platforma, na której debiutowały procesory Intel Core i7 z serii 900. Tak jak testowałem moją i7-920, była to jedna z pierwszych i7-ek wypuszczona kiedykolwiek na rynek do sprzedaży. No i wcześniej miałem platformę AM2 z Phenomem czterordzeniowym 9650. I pamiętam, jak w 2008 roku cała rodzina zrobiła zrzutę, żeby kupić mi komputer. Do tego procesora zakupił mi szwagier, bo wtedy on składał ten komputer. Zakupił mi 9800 GT. W czasach, kiedy większość osób miała dwurdzeniowe procesory, bo czterordzeniówki nie były praktycznie w ogóle wykorzystywane, większość gier wykorzystywała głównie jeden rdzeń. Trochę jak World of Tanks do dzisiaj, chociaż chyba to naprawi. No to ja wychylałem się wydajnością, no ale jednak sprzęt nie może być wieczny, ten mój blaszak się starzał, ja w sumie też się starzałem i w pewnym momencie życia stwierdziłem, że nie będę już grał w gry. Kiedyś maniaczyłem straszliwie i stwierdziłem, że basta, koniec, nie będę już no life'ił całymi dniami. Potrzebuję komputer tylko i wyłącznie do gier, a zwłaszcza, że tak jak mówiłem, moja sytuacja finansowa nie jest zbyt dobra, to stwierdziłem, że złożę platformę energooszczędną, żeby po prostu komputer mógł chodzić długo, bo ja lubię przeglądać całymi godzinami YouTube'a i tak dalej, więc żeby zżerało to jak najmniej prądu. I dobrze się złożyło, że w tym samym czasie debiutowała platforma AM1 od AMD.
No i postanowiłem złożyć sobie właśnie procesor i płytę główną z tej platformy. Mój wybór padł na ASRock'a AM1H ITX. Jest to bardzo fajna płyta główna, która nie potrzebowała zasilania ATX-owego, tylko wystarczył zasilacz 12 czy tam 18-woltowy, nie pamiętam już. No i całość wraz z RAM-em, cała ta powiedzmy platforma już złożona, oczywiście bez karty graficznej na Integrze, zużywała około 20 W prądu, co w porównaniu z przeciętnym PC-tem, który zużywa tego prądu około 5, 6 czy nawet 7 razy więcej, a nie mówiąc o high-endowych platformach nawet i po 10 razy więcej, no to było to bardzo, bardzo kuszące. No i tak się i mało, no ale jednak potem coś we mnie pękło i chciałem jednak pograć, a instalowanie mocniejszej karty do procesora, bo procesor nie wspomniałem, to był Athlon 5350, czyli 4-rdzeniowa jednostka z rdzeniami Jaguar o taktowaniu 2 GHz, co nie, bądź co bądź jest to ta sama jednostka, tylko o połowę okrojona, co znajduje się w PlayStation 4 i Xbox One. Więc wydajność jest dość przeciętna, w konsolach ona ta jednostka rozwijała swoje skrzydła, no bo były po prostu gry pisane centralnie pod nią. W PC-cie działało to średnio, w grach jednak do internetu nadawało się idealnie, bo procesor zawierał wszystkie kodeki i wszystkie instrukcje, które pomagały mu działać po prostu poprawnie i wykorzystywać go we wszystkich zastosowaniach. No ale stwierdziłem, że chciałem mieć coś mocniejszego. Przeglądałem oferty i tak patrzę, platforma 1366. Czym ona w ogóle jest? Tak się zacząłem zastanawiać. No jest to platforma high-endowa, pierwsza high-endowa platforma po 775. Intel stwierdził, że rozbije swoje platformy na dwie. Jedną dla zwykłych konsumentów, nazwał ją 1156 od ilości pinów oczywiście, a drugą dla bardziej wymagających użytkowników była to 1366. Zachęciło mnie to, że zawsze chciałem mieć procesor 4-rdzeniowy, 8-wątkowy, albo przynajmniej troszeczkę ponad tych 4 rdzeni, takie wiecie, lekkie PC Master Race. No i się zdecydowałem. Akurat się dobrze złożyło, że ktoś na Allegro sprzedawał płytę główną, w której się po prostu zakochałem. Był to właśnie mój Gigabyte G1 Assassin. Płyta główna w formacie XLATX, czyli po prostu przerośnięta do granic możliwości, ale miała wszystko to, o czym zawsze pragnąłem, czyli można było zrobić pełnoprawną konfigurację SLI bądź Crossfire, gdyż procesor z tego co pamiętał miał 36 chyba linii PCI Express, więc można było zrobić spokojnie 2x16 PCI SLI bądź Crossfire i urzekło mnie to. Dodatkowo to, że obsługa 4-rdzeniowych i 8-wątkowych procesorów. Bazowe taktowanie tych procesorów było dość niskie, bo jak dobrze wiecie, moja 7 miała standardowo 2,6 GHz w trybie turbo do 2,8. No nie są to wartości szokujące, zważywszy, że nowe i7, które wychodzą, mają po 3,8 GHz i nikogo to nie dziwi. No ale jednak wyczytałem, że bardzo dobrze się te procesory kręcą, więc ja jako zaporony overclocker od razu sięgnąłem po moje umiejętności i udało się wykręcić na 4 GHz. No, moja poprzednia platforma została sprzedana. No jednak energooszczędność to nie było to, czego potrzebowałem, bo jednak w skali zużywania całego domu komputer nie zużywał mi aż tak dużo prądu, żebym musiał na tym aż tak oszczędzać. No i stwierdziłem, że pieprzyć ten pobór prądu, bo jak wiemy, procesory LGA 1366, takie jak właśnie i7, pobierają 130 W prądu. Po podkręceniu jest to jeszcze wartość większa i przez to też ostatnio spalił mi się zasilacz, o czym Was nie poinformowałem chyba. Mój Deus M1 też odmówił ostatnio posłuszeństwa, więc wszystko, co sprowadza się do mojego kanału, ostatnio się wali i sypie. Niestety ja nie mam funduszy na to, żeby po prostu wziąć i kupować co chwilę sprzęt, bo jeszcze mam auto, które też ostatnio mi się zepsuło znowu. I no, są rzeczy ważne i ważniejsze. Ja będę dalej wrzucać filmiki, to się nie martwcie, coś wymyślę. Nie wiem, będę chodzić do kumpli, którzy mają i7, będę tam testować u nich karty, tylko wiecie, nagranie jednego odcinka testu jakiejś karty jest to czas około 3 dni, siedzieć u kogoś 3 dni po to, żeby to zrobić, jeszcze potem zmontować, no kij mogę montować na swoim tablecie, bo mam Asusa Transformer Booka T100, jednak procesor Intel Atom Z3775 to nie jest jakaś maszyna, na której się komfortowo składa filmy, no ale uznajmy, że się da. Wychodzą takie bugi jak w poprzednim filmie o moim 25-letnim PC-cie, no ale no, jakoś ten film wygląda. Też jest to, że mam straszne parcie ostatnio na to, żeby zrobić dla Was materiały jak najwyższej jakości i jeżeli ja złożę
miałem już dwa materiały, które złożyłem, a potem stwierdziłem, Boże, Roger, ale to jest słabe, to nie nadaje się. Mimo, że był przeciętny film, ale jednak ja dążę do jakiejś takiej swojej wewnętrznej perfekcji i ja nie chcę wypuszczać czegoś, z czego nie będę po prostu fizycznie zadowolony. No i tą platformę 1366 w tym momencie muszę opuścić, a mogę ją podsumować tak. Jest to, jeżeli ktoś ma mniejsze pieniądze, o płyty główne kosztują niebotyczne kwoty, od 400 zł chyba najtańsza do 1000 zł można kupić sobie jakiegoś tam Asusa czy właśnie mojego Gigabyte'a, bo to jest chyba jedyny model w Polsce, który jest obecnie na sprzedaż. I one są drogie, ale jednak procesory, nawet Xeony, bo moja płyta główna obsługuje Xeony, to Xeona 4-rdzeniowego, 8-wątkowego kupiłem za 20 zł. No to jest pewna dysproporcja względem innych platform, bo tam płyty główne kosztują po 200 zł, ale procesory znowu kosztują po 400 zł, więc to się równoważyło i stwierdziłem, że nie ma sensu, a jest na pewno to wydajniejsze od siódemek tych bardziej cywilnych, nawet 2700K. I7 też raczej moim zdaniem była mniej wydajna od mojej podkręconej oczywiście i7. Nie zmienia to też faktu, że na 1366 wymowa. Można było bez problemu zamontować procesory 6-rdzeniowe i 12-wątkowe. Co do montażu filmów też by się nadawało. Niestety nigdy nie dałem rady spełnić swojego celu, z czego jestem dość zasmucony i żywię pewne nadzieje, że może nowe Ryzeny, które AMD wypuściło, będą taką moją ostoją, na którą spocznę i jak uzbieram troszeczkę pieniędzy, to sobie kupię. Nie wiem, stwierdziłem, że kolejny odcinek, jaki jeszcze między tymi o kartach graficznych, które jeszcze nagrałem, które jeszcze mam, tą płytę jeszcze dam radę nagrać, zrobię dla Was takie małe Q&A. Bardzo dużo osób zadaje mi mnóstwo pytań dotyczących swoich platform, czy to się nadaje do tego, czy to się nadaje do czegoś, a może byście chcieli się dowiedzieć sami od siebie czegoś o mnie, to zapraszam do zadawania pytań pod tym filmem i ja postaram się w kolejnym odcinku na wszystkie te pytania odpowiedzieć i myślę, że to będzie taka moja wewnętrzna interakcja z życia się z Wami, bo jest nas tutaj już ponad na tym kanale ponad 1200 osób subskrybujących i jest to moim zdaniem grono duże. Oczywiście nie umywam się do jakichkolwiek innych youtuberów tam technicznych, którzy mają po 100, 200, 300 tysięcy osób. No, 1000 osób to dla mnie, to dla innych to jest mało, dla mnie to jest strasznie duża społeczność, która chce słuchać mojego głosu, chce jakby wchłaniać to, co mam do powiedzenia i interesuje ją te same tematy. Może już się zaczynam plątać we własnym języku, to chyba znak, że trzeba kończyć. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie tego chaotycznego bardzo materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i mam nadzieję, że mnie nie opuścicie. Zasubskrybujecie, zalajkujecie, ja postaram się jak najszybciej wrócić do swojej najlepszej formy, jaką miałem, którą zaprezentowałem chyba w materiale o Radeonie HD 6950 i będzie coraz lepiej. Dziękuję, do zobaczenia, cześć.